Na tej lekcji powiemy sobie o filtrach kolejnych, czyli malowanie i rysowanie obrazu. Troszeczkę sobie dodałem tutaj różnych obiektów, aby lepiej zobaczyć, jak to wszystko będzie działać. Do wszystkich zaznaczonych obiektów i zgrupowanych. I pierwszy jest Chrolito Alternatywa. Tak się dziwnie nazywa. Jeśli sobie włączymy, no to mamy taki szum. Szum z rozjaśnianiem, tak? Czyli widzimy, że mamy jaśniejszy kolor i dodatkowo mamy taki szum. Na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ustawienia samego tego filtra? Otóż pierwszy parametr to jest dzielnik. Dzielnik dodaje nam więcej tak jakby światła, więc tutaj no już nawet delikatne ustawienie powoduje zbyt duże nasycenie tego światła. Drugi parametr odchylenia pozwala nam regulować, też oczywiście w bardzo wąskim zakresie, do pewnego momentu, później to już nawet nic nie jest zmieniane, czyli właściwie jest tak jakby w wartościach od 0 do, od minus 1 do 1, no tak mniej więcej w, takich, to w takim zakresie to narzędzie działa. Czyli tutaj mamy możliwość wyboru z tego macie splotu nasycenia tej jasności. Co dalej? Kolejna rzecz to turbulencje. No właśnie, jeśli mamy turbulencję, tutaj mamy parametry oktaw, to jest tak jakby losowość, wartość inicjująca, początkowa, więc tutaj mamy nieco inne ziarno losowości. O, tak można to nazwać, że jest to ziarno losowości. Natomiast tutaj mamy częstotliwość bazowa. I tutaj są rzeczy dosyć ciekawe, bo jeśli obydwie częstotliwości, no właśnie, jeśli tą przynajmniej pierwszą częstotliwość ustawimy na minimalną, to mamy efekt paksacyjny, czyli takie paski są widoczne w poziomie. Jeśli będziemy je zmniejszać, no to wtedy automatycznie będzie widać po prostu te elementy szum fraktalny, tak, szum fraktalny. Jeśli tutaj ten drugi parametr będę obniżał, to ten szum fraktalny będzie tak jakby takie większej wielkości brokatem, tak, można tak to nazwać. Oczywiście mamy też turbulencję, więc wtedy automatycznie wygląda to zupełnie inaczej, tak, czyli tutaj możemy też rozciągać te elementy zarówno w poziomie, jak i w pionie. Tak, jeśli któryś z tych parametrów jest ustawiony na 0, to będziemy mieć właśnie paksację, która jest pozioma albo pionowa. No tak jest przy turbulencjach. Domyślnie jest szum fraktalny. Moim zdaniem szum fraktalny trochę ciekawszy daje efekt. Można oczywiście szerokość tych pasów poprzecznych czy też wzdłużnych ustawić tymi parametrami, które mamy w tym miejscu. Także tak to wygląda. Domyślnie jest ustawione na maksymalną wartość, co daje nam efekt kolorowego brokatu. Co jeszcze tutaj z tych takich, no od K1 do K4 to już są nam znane efekty, wiemy, że tu chodzi o światło, o nasycenie koloru, prawda, czyli tutaj możemy dodatkowo jeszcze wpływać, więc no te rzeczy pewne się powtarzają, ale warto też sprawdzić, jaką one będą miały strukturalnie wpływ na to, co się dzieje z tym filtrem. I coś jeszcze tutaj z tego by było. Nasycenie, to po prostu nasycenie powoduje zmianę koloru na progowanie. Mamy tu kolor albo czarny, albo biały, czyli tutaj w tym momencie mamy efekt progujący progowania, tak? Więc jest taka jeszcze tutaj możliwość. No dalej to już raczej można jeszcze wpływać na te parametry RGB poszczególnych kanałów. Tutaj mamy tożsamość, tak, tabela, ale tutaj raczej wiele się nam nie zmieni, przynajmniej nie w tym zakresie, aczkolwiek tutaj przy liniowym jakieś tam zmiany jeszcze będą związane z przezroczystością dla tego efektu. Także takie mamy możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie tego chromolito, tak się to jakoś nazwali. Trochę dziwna nazwa, no ale nic. Dobra, idźmy dalej. Kolejna rzecz to samo chromolito, z tym, że to narzędzie już ma swój panel ustawień na samym początku, gdzie mamy
właśnie różne tryby. Jeśli włączymy podgląd, no to wtedy troszkę inaczej to działa, dlatego że tutaj mamy rozpraszanie również ze zniekształceniem obrazu. Obraz też został zniekształcony. Mamy tryb rysowania, jeśli wyłączymy, no to wtedy mamy praktycznie samo światło. Przezroczystość możemy ustawić dla kolorów białych, co już jest tutaj troszeczkę ciekawszym rozwiązaniem przy wykorzystaniu tego efektu. Mamy tu jeszcze jakiś parametr utrudniona, czyli odwraca nam kolory, ale to nie jest stricte rzecz biorąc negatyw, żeby czasem nie mylić tego z negatywem, jak już to negatyw tu mamy w inwersji, tak? Jeśli włączymy te wszystkie parametry, to ten parametr przezroczystości tyczy się koloru białego. Tyczy się koloru białego. No i tu jeszcze mamy kolejną zakładkę ziarno, ale zaraz do tego dojdziemy. Kolejny parametr to jest parametr związany z jasnością, więc siłą rzeczy im więcej jasności, tym więcej przezroczystego koloru będzie, bo jest włączony parametr przezroczysty. Jeśli go wyłączymy, to wtedy zwiększa się zasięg koloru białego. Nasycenie jest związane oczywiście z kolorem, czyli tak jak wcześniej mamy do czynienia z progowaniem, czyli albo kolor czarny, albo kolor biały. No, można też zrobić nasycenie bardzo wysokie, zwykle domyślnie jest tutaj jeden, prawda? Redukcja szumu, czyli tego takiego, chociaż jak widać szum się nam tutaj nie zmienia generalnie, jeśli chodzi o te kropeczki, które tutaj są widoczne. No i parametr wygładzania, ale to się tyczy, jeśli chodzi o szum i wygładzanie, to się tyczy tylko i wyłącznie obrazu. Natomiast te, prawda, takie punkty, które są wielokolorowe, pozostają bez zmian, bo to się tyczy obrazu albo obiektu, bo tu również mamy obiekty wektorowe, tak jak chociażby tekst, ta gwiazda, czy też ten prostopadłościan. Zawsze możemy zmienić tutaj przyciemni, może być normalny, czyli tutaj będziemy wpływać na kolorystykę, przesiej, czyli przesiewanie, jeszcze mamy rozjaśnianie, także mamy tutaj kilka takich dodatkowych jeszcze parametrów do wykorzystania. No i ziarno, tryb ziarna, tak, jeśli wyłączymy tryb ziarna, no to pozostają nam tylko same efekty związane z tymi parametrami, które mamy tutaj do dyspozycji, prawda? Czyli jak widać, nieco inaczej to wszystko zaczyna teraz funkcjonować, czyli tak bardziej opiera się na wykrywaniu krawędzi. No i oczywiście, jeśli mamy ten tryb ziarna, no to jest podobna zasada, tak? Czyli też możemy rozciągnąć, żeby właśnie paksację uzyskać, zarówno poziomą, jak i pionową, tak jak było w poprzednim narzędziu. No i mamy jeszcze parametry złożoności, które będą wpływać na zagęszczenie tych właśnie pikselowatych kropek. Wariacje, czyli inaczej ziarno losowości, to jeszcze parametry dodatku. No jeśli zwiększymy parametr dodatku, to jest efekt taki, że uzyskujemy kolorowy brokat, nic więcej, bo automatycznie wszystkie obiekty przestają być widoczne oprócz samego tego efektu. No i erozja. Erozja pozwala nam na nasycenie ilości tych właśnie punktów. Więc gdyby ktoś chciał zrobić przestrzeń kosmiczną, no to trzeba by dopasować kolorystycznie w taki sposób, że wtedy można taki kosmos zrobić. Oczywiście, no, jak widać, są gwiazdki kolorowe, więc później trzeba by zmienić oczywiście parametr nasycenia, tak? Nasycenia, aby były tylko i wyłącznie same punkty białe i czarne. Więc jeśli przy jednolitym kolorze, jakimś takim ciemniejszym, no taki kosmos można by było, powiedzmy, z tego narzędzia zrobić, choć samo narzędzie w sobie, no z takich możliwości do tego może nie musiał być wykorzystany, on jest do tego, aby zrobić taki brokat, ale jak widać, można wycisnąć takie rzeczy. No jeśli sobie zastosujemy, zamkniemy, no to jeszcze mamy możliwość, prawda, wpływania na te wszystkie parametry w tym miejscu. Tak samo tu mamy parametr gaussowski, z tym, że tutaj już mamy bardziej dynamiczny ten parametr niż ten, który był do wyboru z tamtego poziomu. Też mamy parametry turbulencji, mieszania i tak dalej. Macierz koloru, nasycenie
No i po prostu nasycenie koloru. Także tutaj też są te wszystkie rzeczy dostępne z tego poziomu później. Dobrze, przejdźmy do następnego. Chropowaty plakat. No coś jak po włączeniu faktycznie on zamienia nam te tą farbę, coś co może przypominać nieco akwarele czy coś w tym rodzaju, z tym, że jak się przyjrzymy temu dokładniej, tu jest sama karoseria zastosowana, jak widzimy karoseria wygląda tak samo, ale na całym obrazie już inaczej się to wszystko zachowuje, prawda? Tak jak widać, zupełnie inaczej to się zachowuje. I co tutaj mamy? Rozmycie gaussowskie, czyli oczywiście zmieniamy zasięg tych kolorów, tak? Zasięg tych kolorów, on może być większy lub mniejszy, nawet przy najniższych wartościach i tak właściwie jest tutaj co oglądać. Nasycenie to wiadomo jest związane z nasyceniem koloru, no a tutaj właśnie możemy sobie uszczegółowić parametrami turbulencji, możemy sobie uszczegółowić troszeczkę, tak, bo jeśli one są niskie, no to siłą rzeczy ten obraz no, będzie bardziej, jak widzimy tutaj jest na zero, a im więcej to jest więcej szumu, a im więcej szumu tym dokładniejsze odwzorowanie, tak, dokładniejsze odwzorowanie, tak jakby, no i tu jeszcze mamy parametry oktaw, gdzie też jeszcze można trochę bardziej uszczegółowić. Warto zwracać sobie uwagę właśnie na to, co się dzieje na zdjęciu, na to, co się dzieje na tekstach, na tej gwieździe i na tym naszym sześcianie, tak? Także tutaj można sobie te rzeczy poprawić. Jak włączymy odnośnik, to mamy jeszcze drugi parametr do dyspozycji, także w summarum całkiem niezłe narzędzie. Skala, czyli tutaj zasięg działania tych kolorów możemy sobie zmienić. No, przemieszczanie mamy czerwony, zielony, ale oczywiście jeśli byśmy chcieli, to można dać względem niebieskiego, więc tutaj mamy tak naprawdę kanały RGB, a pokrycie, czyli związane z przezroczystością również. Rozmycia gaussowskie, no to już wiemy, też chodzi o ten zasięg, z tym, że jak tutaj damy zasięg na minimalny, no to pojawiają się takie dosyć charakterystyczne miejsca z takimi punktami. To daje dosyć fajny efekt właśnie na krawędziach konturów, tak? Czyli względem tego rozmycia, które rozmywa nam kolory tła, tak jakby można powiedzieć. I tu jeszcze, jak prawda, bazujemy na tych turbulencjach, to już teraz te efekty turbulencyjne będą bardziej wyraziste przy tego typu. Dosyć ciekawy efekt wychodzi. No i właśnie, czasami jeśli ktoś tworzy tekstury, gdzie właśnie do grafiki trójwymiarowej i chciałby na krawędziach jakiś tam obiektu, zwykle jest tak, że jeśli coś jest pomalowane, to na krawędziach najczęściej są odpryski. Tutaj właśnie mamy rozwiązanie, jak takie odpryski można zrobić i to wykorzystać później jako teksturę. Oczywiście to powinno być wyodrębnione, tutaj nie jest, ale już przynajmniej jakiś początkowy punkt zaczepienia jest, prawda? Jest widoczny. Także w ten sposób takie postarzanie jako tekstury właśnie takie wybrakowane można wykorzystać właśnie sobie do tego to narzędzie. Tylko tyle, żeby pamiętać, że tym narzędziem możemy to zrobić, bo naturalnie czasami się zapomina i szukamy innych rozwiązań, które też niekoniecznie muszą być złe, tak? Bo też można to na wiele sposobów robić, tak? Mamy parametry przemieszczeń, gdzie tutaj zwiększamy sobie po prostu ilość. Właśnie teraz patrzę pod kątem takiego efektu postarzenia materiału, gdzie farba odpryśnięta z różnych miejsc i to jako na przykład taka gwiazdka. Na jakimś powiedzmy starym tym właśnie są takie efekty odprysków, gdzieś braki, jakieś przebarwienia i tak dalej, i tak dalej. Więc można tutaj to zwiększać nawet dość mocno i widzimy co się dzieje, czyli taką degradację mamy tych kolorów. Oj, tutaj już całkiem fajnie to wygląda. Także niby te narzędzia można wykorzystać do takiego stworzenia obiektu, który będzie przypominał nieco
obraz malowany akwarelą, to jednak, jak widać, jeszcze mamy możliwość wykorzystania tego narzędzia do innych rzeczy. O, i tutaj można właśnie wyodrębnić jeszcze to dodatkowo kolorystycznie, co już całkiem daje dużo większe możliwości. Na przykład tak jak tutaj może być, że namalowany obraz na jakimś metalu, gdzie farba odprysła i są efekty rdzy na przykład, prawda? Tak jak tutaj na przykład wyszło, albo tu, czy coś takiego, tak? No i z tego już naprawdę można zrobić całkiem niezłą teksturę, która może być teksturą właśnie postarzania materiału. Także warto poeksperymentować. Zwykle się i tak pewnie zapomni połowę, no bo tak to jest. Ja też wszystkich nie pamiętam całkowicie na pamięć, bo tych możliwości jest ogromnie dużo, ale jak się korzysta z niektórych trochę częściej, no to wtedy pewne rzeczy łatwiej wykorzystać. Także z tego narzędzia można wycisnąć chociażby teksturę przypominającą nieco postarzenie. I warto sobie tą teksturę zapamiętać, czyli jest to chropowaty plakat. Elektryzować i trzy kropki. Elektryzować tylko co? No więc właśnie, włączmy podgląd, zobaczmy, co się dzieje. Czyli to jest po prostu taki neon. Jak widzimy, faktycznie wygląda to jak źródło światła. Na tej kostce dość dobrze, na tych krawędziach, dzięki temu, że ona ma strukturę taką trójwymiarową, dosyć dobrze ten neon jest widoczny. Tak? Tutaj jeszcze mamy parametry uproszczenia. Tak? Możemy, no jak damy całkowicie najniższą możliwą wartość, to mamy tak zwane kolory psychodeliczne, a inaczej solaryzacja też nazywane. A jeśli zwiększamy, no to widzimy, że zwiększa się też zasięg działania tego neonu. Dobrze to wygląda na tym tekście, na obrazach niekoniecznie. Niekoniecznie dobrze, natomiast na obiektach tekstowych jest to dość ciekawie wygląda, tak? Jeszcze mamy poziomy, no to tutaj nam, jak widać, zmienia kolorystykę, tak? Czyli nie ma kolorów żadnych, zwiększamy, no to wtedy dostajemy nie tylko kolory, także można tutaj zmienić sobie kierunek tak jakby tych kolorów, ale i ilość wykrywanych krawędzi, co już widać tutaj po tych obiektach. Inwersja, odwrócone kolory jeszcze można zrobić. Mało tego, nie tylko odwraca kolory, ale to tło, które było tam z tyłu, no ono tak naprawdę nie zniknęło. Ono tam jest, tylko tyle, że mam zasięg tego obiektu taki, jaki mam, widzimy, i zrobił na zasadzie, czy tu mamy przezroczystość, a tu mamy jednolite tło, gdy włączymy sobie tą inwersję. Dobrze, ja tu powiedzmy, jaki coś tam, niech tam sobie zostanie. Mniej więcej takie były parametry, powiedzmy. Dam zastosuj. Tutaj, jak widać, nie mamy zbyt wiele do dyspozycji, tak? Albo możemy to bardziej rozmyć w jedną lub drugą stronę, czyli albo mamy transfer komponentu odnoszący się do jakichś tam tabel, gdzie tutaj można sobie wpisywać różne wartości. No zobaczmy, usunąłem coś i coś się zmieniło. Jak dodam dwójkę, pewnie też jakiś tam efekt zmiany jest, a może nie ma, trudno powiedzieć, ale jeśli nie, są jakieś tam odcienie, coś tam się w kolorystyce nieco zmienia. Ale to bazuje znowu na jakichś takich dziwnych, no teraz dodałem jedynkę, potem znów zero mogę dodać, proszę bardzo, tak? Czyli można sobie samemu jeszcze, dodając poszczególne wartości, zera, jedynki, to jeszcze możemy sobie na to wpłynąć. Ale oczywiście to są tak rzeczy na marginesie. Mamy tych możliwości po prostu sporo. Dobrze, przejdźmy do kolejnego filtru z tej grupy. Farba plakatowa. To był chropowaty plakat. Pamiętamy, jak wyglądał mniej więcej. Teraz mamy farbę plakatową. Ok, dajmy podgląd przy domyślnych parametrach. No trochę się różni od tamtego, co było wcześniej. Czyli od tego chropowatego plakatu. Inaczej się rozkładają te barwy, nieco, ale dość podobnie, tak? Chociaż na kostce tutaj tej widać, że jest trochę inaczej. Mamy tutaj poziomy, więc to będzie poziom wykrywania krawędzi. A siłą rzeczy im więcej poziomów, tym więcej będzie nasycenie różnych barw. Przynajmniej widać to na dole na tekście, tak? Jeśli mamy, zredukujemy kolory do zera, to mamy ich praktycznie bardzo mało. A ten tekst jest gradientowy, więc widzimy, że on się składa, im wyższy parametr poziomu, tym więcej będzie widać tych granic pomiędzy tymi kolorami.
Mamy tryb efektu normalny albo utrudniona. Utrudniona daje trochę więcej wykrywania krawędzi. Z tego co widać, mamy plakat albo malarstwo. Jeszcze proszę bardzo, jeszcze możemy sobie wybrać, możemy zostać malarzami jeszcze przy okazji. Także dosyć ciekawa rzecz. Rozjaśni normalny. Warto sobie też posprawdzać te inne parametry, które tutaj są, przyciemnij, bo każdy z nich ma nieco inny wpływ na to, co się z tymi kolorami dzieje. No, przesiewanie dodaje taką ciekawą poświatę. Domyślnie jest chyba rozjaśnie, jak dobrze pamiętam. No i też jeszcze tutaj mamy kolejne parametry do zmian, do wpływu na to, co się z tym będzie działo. No tutaj już nam to rozmywa za bardzo, tak? To uproszczenie, które mamy tutaj na dole zbyt mocno, jeśli to stawimy, no to nam to się wszystko rozmyje. I nasycenia oczywiście. Jeśli damy tutaj nasycenie na 0, to mamy odcienie szarości tym razem. Tak, tutaj mamy wstępne nasycenie, tu jeszcze mamy wtórne nasycenie. W każdym razie te dwa parametry, tak jak widać, będą wpływać na to, aby były odcienie szarości. No ale mi powiedzmy zależy na kolorze i symulacja wygładzania, czyli dodatkowo jeszcze mamy rozmycie takie delikatne, ale jednak jest. Jeśli zastosujemy sobie to, no to potem można jeszcze kombinować przy tych parametrach. Tak, tu widzimy, że mamy rozmycia i to są te rozmycia, które były tam wypuszczone do tego panelu, bo widzimy, że jak tutaj zmieniam, to tak samo się to zmienia, jak było wcześniej. Więc jeśli tamten panel, który jest, ma gotowe te wszystkie rzeczy, które można zmienić z tego poziomu, no to nie ma potrzeby już tutaj niczego zmieniać. Czyli tak wygląda to malowidło, powiedzmy. Kolejna rzecz to grawerowanie alfa. Grawerowanie alfa. No i to jest dosyć ciekawe. Osobiście mi się dosyć podoba ten efekt, bo to wygląda, jakby ktoś odręcznie takim, a nie innym kolorem namalował ten obrazek. Tutaj właśnie dzięki temu, że zastosowana jest sama karoseria, to powiedzmy, że ktoś sobie obrysował tą karoserię właśnie takim, a nie innym kolorem. Ciekawa rzecz. Mamy tu szumy fraktalne zastosowane. Zobaczmy, jak będzie przy turbulencjach. No przy turbulencjach to raczej, co nam to może przypominać w tym momencie? Dobrze, że jest akurat taki kolor. Na pewno ten kolor tutaj będzie można zmienić. Czyli można zrobić zardzewiały samochód, proszę bardzo. Też może się to nadać do tekstur, gdybyśmy chcieli to zastosować. Dajmy na to przy tym kolorze, tak? No przy turbulencjach tak wygląda, tak? Przy szumie fraktalnym w ten sposób. No jeśli tutaj tą częstotliwość będziemy zwiększać, no to wtedy właśnie można dodatkowo, jeśli damy na najniższą wartość, to będziemy mieć kontury, tak? Jeśli będziemy zwiększać, to mamy zniekształcanie. Zniekształcanie. No i też do takiej tekstury postarzającej jak najbardziej można to narzędzie wykorzystać, tak? Tu mamy jeszcze oktawy, ale to wszystko wpływa na te parametry, na te szumy, tak? Na te szumy. Przy turbulencjach, no to tutaj już przy turbulencjach to już raczej nie bardzo to wykorzystamy, tak? Chociaż powiem, że taki fajny labirynt powstaje, że tak powiem. Całkiem też fajnie wygląda to, sam efekt sam w sobie. No ale oczywiście tutaj zależy, do czego chcemy to wykorzystać, nie? Także to też jest ważne. Tutaj mamy przemieszczenie, czyli siłę zniekształcenia, tak, względem obiektu, więc można zrobić, że jest bardziej wyrównany, czyli taki szkic dopasowany albo nie do końca dopasowany. Składanie to akurat tutaj nie rozmycie, no to jak sama nazwa wskazuje, tak, jest to po prostu rozmycie tego. Jeśli ustawimy na 0, to nie ma tego rozmycia. Też dosyć fajna rzecz, bo jeśli nie damy tego rozmycia, no to tutaj właśnie w tych miejscach, gdzie są mocniejsze krawędzie, no to to już będzie wyglądało faktycznie, jakby na tych krawędziach były mocniejsze odpryski farby. I wtedy odpowiednio to zastosować na tekstury do grafiki 3D i wtedy automatycznie uzyskamy
całkiem fajnie wyglądający efekt właśnie postarzenia. Postarzenia może być mniej lub bardziej delikatny, także jak najbardziej można to wykorzystać. Sploty, no to splotów to ja bym tutaj za bardzo nie ruszał, bo one ograniczają nam przynajmniej ten drugi parametr, albo nam zrobi obraz w jednolitym kolorze, albo po prostu, jeśli można zrobić jeszcze dodatkowo, powiedzmy, mocniejszy ten efekt, prawda, no taki już jakby jeszcze wypełnienia, jakby jeszcze z wypełnieniami. Tylko trzeba dobrze to ustawić, a to delikatnie ruszę myszką i już zaraz się zmienia. To jest nawet ciekawe, tak? Ciekawie to wygląda. Albo też właśnie takie delikatne tylko zniekształcenia w niektórych miejscach. Także to akurat też jest dosyć fajna rzecz. Tu jest druga macierz koloru, ale to akurat no K1, K2 i tak dalej, to już wiemy. Też możemy sobie wpływać na to, bo już znamy działanie tego narzędzia, bardziej nasycamy lub mniej, no bo to się najczęściej w tych efektach bardzo szybko, bardzo często pojawia, nie szybko. I tu jest oczywiście rozmywanie jako całości. Coś jeszcze, no i właśnie, tu gdzie jest wypełnienie, możemy sobie zmienić zabarwienie tego, więc jeśli nie chcemy mieć takiego efektu rdzy, możemy wykorzystać na przykład kolor pomarańczowy, czy jakikolwiek inny, jaki po prostu zechcemy, kolor zielony, czy bardzo mchy i porosty można zrobić, powiedzmy, w jakimś tam układzie kształtowym. No jeszcze dodatkowo mamy krycie, czyli przezroczystość, co też jeszcze dodatkowo nam daje możliwości zmian. Także bardzo fajne narzędzie i to był ten właśnie filtr grawerowania alfa, a teraz jest grawerowanie alfa B. Zobaczymy, czy jakaś różnica. No jest różnica, jak widać. Różnica jest przede wszystkim w tym, że tam były obszary wypełnione, a tutaj są raczej kontury mocno wyeksponowane. I tak jak poprzednio mamy możliwość właśnie wpływania na to, czy będą bardziej odwzorowane te kształty względem obrazu, czy też nie, prawda, czy też nie. Także tutaj też dość fajne narzędzie, tak? Nieco inny sposób, tylko że bez wypełnień. Tam dostawaliśmy wypełnienia, a tu dostajemy tylko i wyłącznie same kontury. No, rozmywanie tutaj widzę, że nie jest to dobrym pomysłem. To jest tak zwany bubble w tym momencie. Więc nie wszystkie efekty wykorzystamy, tak? Nie wszystkie wykorzystamy do działania tego narzędzia. Tutaj mamy prosto, chociaż też wypełnienie, jak widzę, da się wymusić w jakiś sposób. Da się, ale no, wygląda bardzo ciemno. Dobra, dużo takich rzeczy, które są podobne do poprzedniego, z tym, że ten daje więcej konturu niż tamto i też kolor można sobie, jak widać, zmienić. Dobra, przejdźmy do następnego. Znowu mamy grawerowania, aż cztery narzędzia do grawerowania. Tutaj mamy grawerowanie poprzeczne, włączmy podgląd dla domyślnych. O, i teraz no to już zaczyna przypominać no rysunek przy pomocy ołówka, tak? Parametr posprzątaj, cokolwiek by to nie nazywał, ale ten parametr, jego nazwa jest bardzo zastanawiająca. W każdym bądź razie to jest świetne narzędzie. Na tej kostce trójwymiarowej świetnie to widać, że ona jest tak jakby faktycznie przez jakiegoś artystę narysowana po prostu przy pomocy ołówka. To akurat świetnie się tutaj sprawdza. Tak samo tutaj przy tych tekstach bardzo fajnie to się sprawdza, bo jest taka technika rysowania, szczególnie w rysunkach technicznych. Bywają takie właśnie zaciągi w niektórych miejscach i to daje taki fajny efekt. Tu jeszcze mamy dylatacja, czyli nasycenie kolorów ciemnych i jasnych, więc czasami, gdyby trzeba było, mamy erozję, czyli więcej koloru białego, tak? No, oczywiście to jest bardzo dynamiczne, ta erozja, to jak już to może z dylatacją, zbyt mocna jest. Musi być niższe na pewno niż parametr dylatacyjny, bo inaczej spowoduje to, że wszystko się zamieni na
plamy białe, tak? Mamy siłę działania tego efektu, czyli nasycenie kolorów ciemnych, prawda, albo w drugą stronę, czyli twardy albo miękki ołówek, o tak można powiedzieć, długość, czyli długość tego rysowania tych linii, jeśli damy na 0, no to widzimy, że mamy po prostu progowanie. A tak to w tym momencie jest to dosyć fajne narzędzie. Przezroczystość, jak damy, to nam usunie kolory, kolory białe, a co za tym idzie, mamy efekt, tak jakbyśmy na tej ścianie, która tam jest żółta, pobazgrali w ten sposób przy ołówkiem, nie? Jeśli takie coś można bazgrołami nazwać, bo moim zdaniem, jak ktoś umie tak marować, to jest mistrzostwo świata, jak dla mnie. Ja tak nie potrafię, więc od razu się przyznaję, wykorzystam do tego sobie Inkscape'a, tak? Tak jak teraz właśnie to robię, aby to wykorzystać. Tak, dajmy sobie zastosuj. Więc właściwie widzimy, jak to narzędzie działa. Bardzo ciekawe efekty można uzyskać. Można też tutaj sobie zmienić w tym parametrze wypełnienia, bo jest kolor biały, tak? Ale można zmienić na inny kolor, ale chodzi o wypełnienie jako tło, bo tam przecież ustawiłem przezroczystość, więc musiałbym ją znaleźć. Tutaj akurat przy tym parametrze raczej nic, to są tożsame z tamtymi z nasyceniami. Zaraz tutaj znajdę rozmycie gaussowskie, czyli wiadomo, że rozmycia są związane z ostrością tego, więc przez rozmycia nie ma co się przebijać. Składanie, wypełnienie, tutaj mamy to krycie tego wypełnienia. Teraz dałem tutaj na 0. Coś tam, jakiś wpływ jest, jakiś tam, nie widzę za bardzo specjalnie tego wpływu. No już chyba tego nie zauważę, bo nie wiem, czy znajdę z tego poziomu. Ale jak nie znajdę, to zawsze mogę sobie jeszcze raz zastosować ten efekt. Tak, to było to grawerowanie poprzeczne, podgląd, prawda? I tutaj była ta przezroczystość, tak? Jak wyłączę tą przezroczystość, teraz dam zastosuj i tutaj dam to wypełnienie, to jest ten kolor biały, to mogę sobie wymusić inny kolor, tak? Czyli tak jakbym malował tym ołówkiem po kartce z takim kolorem. Więc no nie widzę tutaj, gdzie ta przezroczystość, pewnie gdzieś tutaj jest, ale trzeba by ją po prostu wyszukać. Więc jeśli się decydujemy na przezroczystość, no to musimy być tego świadomi, tak? Pewnie tutaj się znajdzie gdzieś, ale nie będę tego teraz szukał. Przejdźmy do kolejnego efektu. Ten jest bardzo ciekawy. Grawerowanie punktowe. Dajmy podgląd. O, to jak widać jest bardzo rozbudowane to narzędzie. I mamy te częstotliwości, prawda, czyli to wpływa na tą ziarnistość, tak, złożoność, coś tutaj nam zmienia, tak, zwiększa nam gradację tych wszystkich rzeczy, wariacje to jest ziarno losowości, redukcja szumów, czyli mniej lub więcej tego efektu szumu, jasność, jak sama nazwa wskazuje, mamy lekkość ziarna, no właśnie, im niższa wartość, tym będą ciemniejsze, im wyższa, tym będą jaśniejsze, więc trzeba dopasować. Mamy parametr gumki, jeszcze dodatkowo, jakkolwiek, co by to z tego nie było. I tu jeszcze mamy dodatkową zakładkę związaną z kolorem, więc pamiętamy, żeby kolor był widoczny, a jeszcze obraz na wypełnienie, może być to, ten podgląd trzeba włączyć i wyłączyć. Oczywiście jeszcze tutaj powinienem zmienić, a tego nie zrobiłem. Podgląd trzeba włączyć, wyłączyć jeszcze raz i wtedy właśnie będziemy widzieć to. Jeśli tutaj włączymy obraz na wypełnieniu, no to wypełnienie stanie się przezroczyste. Tak, a tak to będzie wypełnienie tego koloru, jaki sobie tutaj wybierzemy. No i kolor punktów jeszcze można zmienić, co jest dosyć też ciekawym rozwiązaniem. Zobaczmy. O właśnie, i można na przykład zrobić coś takiego, tego typu rzecz. Czyli mamy sporo możliwości, jeśli chodzi też o to narzędzie.
dla jakiejś tam graficznej reprezentacji z tego poziomu, ale to i tam były te turbulencje, czyli możliwość wyboru sobie tego zagęszczenia, tak? Ale tutaj mamy to możliwość zrobienia takiej paksacji. Tam już tego zrobić się nie dało. Można też wybrać zamiast tego turbulencje, no, które mają zupełnie inaczej wyglądają, więc niektóre rzeczy dobrze jest sobie też i z tego poziomu pozmieniać. Tu wypełnienie, czyli możemy z tego poziomu też zmienić sobie kolorystykę i tak dalej, i tak dalej. Dobra. To by było to. To było grawerowanie punktowe, lekki kontur. Lekki kontur, czyli wykrywanie konturów z rozmyciem, prawda, czyli tutaj możemy dać albo ostry kontur, albo bardziej właśnie taki bardziej widoczny. To sobie niektóre rzeczy, tutaj rozmycie, no to wiadomo, dodatkowo można sobie te parametry rozmyć. I mamy oświetlenia jeszcze, tak, oświetlenia, które oczywiście też będą wpływać na to, w jaki sposób będzie to wszystko widoczne, tak, czy mniej lub bardziej. Tu mamy jasność, też oczywiście to działa w jakichś tam tylko wybiórczych zakresach, ten akurat niewiele tu zmienia, a i ten też nic specjalnie nie robi. A tu mamy rozjaśnianie i przyciemnianie. No także tutaj akurat no tymi K, od K1 do K4 zawsze można wpływać na nasycenie kolorów i na światło, więc to jest taki bardzo uniwersalny. I chyba w każdym jednym niemalże jest zastosowany właśnie ten parametr składania. Arytmetyczny. Arytmetyczny. Dobra. Co jeszcze tutaj mamy? Lito jakieś. No ciekawe narzędzie w dwóch kolorach, czyli takie progowanie. Progowanie, czyli można na przykład w zależności jaki obraz by był, tak? No ten obraz jaki by nie był, ale można zrobić taką fakturę łaciatej krowy na przykład, tak? Na tekście by to dobrze wyglądało. Tylko tyle, że musiałby być to pewnie obiekt znacznie większy, ale zobaczymy, może uda się wykorzystać to z innych jeszcze elementów. Zobaczmy, że tutaj coś zmieniamy. Tutaj zmieniamy niewiele, to mamy tylko przesunięcie. Transfery to nie. Wypełnienia. Można zmienić sobie kolor na każdy dowolny inny, tak jak tutaj mamy. I oczywiście mamy parametry przezroczystości, czyli może być kolor czarny, ale to okrycie tak naprawdę tutaj to nam zmienia jasność tego koloru, tak, jasność tego koloru. Także tutaj więcej z tego nie wyciśniemy, czyli mamy dwa tylko kolory do dyspozycji, albo biały, albo ten, który sobie wybierzemy z tego parametru wypełnienia. Tak wygląda Lito. I marmurowy atrament. No to wygląda faktycznie jak taki marmur, jest jakaś taka faktura marmurowa nałożona na te obiekty. No i zobaczmy, co tutaj możemy. No rozmyciem Gaussa rozmywamy obraz, który znajduje się pod spodem, więc nie do końca jest to takie istotne. Natomiast tym szumem możemy sobie nasycić więcej lub mniej tego efektu przypominającego marmur. Też dosyć dobre narzędzie do tworzenia właśnie tekstur tego typu. Co ciekawe, ten marmur jeszcze działa w taki sposób, że te miejsca, które tutaj są, one są przezroczyste, a to ma swoje znaczenie. Jeśli byłby to metal korodujący z farbą, farba tutaj jest, a w miejscach przezroczystych by prześwitywał na przykład metal rdzewiejący i wtedy mamy taką teksturę, która by nam to właśnie zrobiła, tak? Tutaj mamy też parametry, którymi możemy sobie regulować, jak to ma wszystko wyglądać, tak? Jak to ma wszystko wyglądać, to są więcej szczegółów, albo też można z fraktalnego przejść na
turbulencje, które wyglądają właśnie w ten sposób. Także mamy tutaj takie dwie możliwości. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj mamy rozmycie dla samego efektu. Czyli jeszcze tutaj możemy wpływać na to, na samo działanie tego efektu. Mamy skalę do regulacji jeszcze. No i mamy krycie. Jest zielony, może być niebieski. Także tutaj są jeszcze w różnych kanałach, można działać. No i tryb jest zwielokrotnienia, można wybrać przesiewanie jeszcze tutaj, jeszcze dodatkowo, ale to są już rozjaśnianie, to już wpływa to na te obrazy, które są widoczne pod spodem, czyli takie wybrakowane obiekty, które są zniekształcane w sposób taki marmurkowy, tak, jak sama nazwa wskazuje.